Drodzy Państwo, witamy w Mango. Już przed nami kolejny produkt, wspaniały produkt firmy Pearl Glance. Produkt, który likwiduje tego typu dziury albo tego typu dziury w materiale, ponieważ teraz przedstawimy Państwu wspaniały proszek do szycia. Ja. Ich habe schon gesagt, was wir jetzt gleich präsentieren werden. Dieses Pulver, wie heißt es auf Deutsch? Es ist Nähpulver. Nähpulver, liebe Zuschauer. Und zwar ein Pulver, mit dem sogar Männer nähen können. Proszek, za którego pomocą nawet mężczyźni potrafią szyć. Es ist eigentlich ein flüssiger Faden. Mhm. Was wir dazu brauchen, ist ein Bügeleisen. Co potrzebujemy do szycia? Żelazko. Auf höchster Temperatur. Na najwyższej temperaturze. Dann Pergamentpapier, Butterbrotspapier, Backpapier. Pergamin, papier do pieczenia. Irgendwas in der Art. Mhm. Und dann können wir nähen. Und zwar alles. Wir können reparieren, wir können flicken, wir können kürzen, wir können säumen. Możemy, wenn du jetzt so alles aufzählst, muss ich alles übersetzen. Das ist natürlich schwierig. Drodzy Państwo, za pomocą żelazka, papieru do pieczenia możemy szyć i możemy cerować, możemy szyć, możemy skracać spodnie, możemy łatać dziury. Wszystko jest możliwe i wszystko jest właściwie dziecinnie proste i właściwie przyjemne. Schau, so ein Loch ist ganz einfach. Wir machen nichts anderes, wie dass wir von unserem Nähpulver, wie beim Salzen und Pfeffern von Fleisch oder Fisch, etwas draufgeben. Das Pulver ist ganz fein. Mamy tutaj dziurkę w materiale, posypujemy naszym proszkiem do szycia, normalnie tak, jakbyśmy solili potrawę. Jetzt schneide ich einfach ein Flicken aus, vielleicht aus dem Saum oder aus dem Ärmel heraus, wo es umgelegt ist, dass ich ein Gegenstück habe. I nakładamy na tę powierzchnię kawałek materiału, czy może z innej części, czy jeżeli mam jakiś... Jeżeli mamy jakąś bluzkę, skracamy bluzkę, możemy z rękawa wziąć. Jeżeli mamy inny materiał, to nie musi być oczywiście w zależności od tego, co chcemy zaszyć, nie musi być ten sam materiał. Genau. Und dann den überschüssigen Rest vom Nähpulver einfach nur wegpusten. I potem zdmuchujemy ten proszek, który pozostaje poza naszą łatką. Jetzt nehmen wir ganz normales Pergament, Butterbrotpapier, wie du gerade erwähnt hast. Na to nakładamy ten papier do... To może być papier do pakowania chleba, do pakowania kanapek, papier do pieczenia, zwykły pergamin. Jetzt mit dem Bügeleisen, höchste Temperatur. Żelazko na najwyższej temperaturze? Circa 15-20 Sekunden. Sekunden, ich dachte schon, du sagst Minuten. 15-20 Sekund, nie minut. Und prasujemy dann, to. Schau, was passiert ist. Und jetzt kommt etwas. Schauen Sie genau hin, liebe Zuschauer. Sie werden kaum sehen, wo der Flicken ist. Teraz zobaczmy, co się stało. Und was dazu kommt, fass mal an, es ist zwar noch heiß, aber es ist sehr, sehr flexibel. Mhm. Es bleibt weich, es wird nicht steif. I zobaczmy, po pierwsze nie widać już, gdzie była nasza dziurka. Chociaż jak się dobrze przyjrzymy, to jest, bo mamy ten sam materiał we wzorki, tutaj. Troszkę wam pomogę, tutaj była ta dziurka. Materiał jest miękki, to nie jest tak, że mam taką łatę grubą na tym. Nie, to jest dalej ten sam materiał. No i w zasadzie tutaj nawet nie widać tego miejsca, gdzie przyczepiliśmy łatkę. Und die reparierten Textilien sind bis 90 Grad waschbar. Das wollte ich gerade fragen, ob ich das jetzt noch anziehen darf. Ja, ja, natürlich, weil das wäre Quatsch, du reparierst es und ziehst es nicht mehr an. Das ist ungewohnt für mich. I taki materiał, drodzy Państwo, możemy brać do 90 stopni, więc niezależnie od... każdy materiał możemy zszyć w ten sposób i potem normalnie prać w pralce, tak jak praliśmy przed zaszyciem, przed załataniem. Ich bereite schon mal was vor. In der Zeit, wo du erzählst und meine Worte übersetzt, ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich habe gestern gelesen in der Vogue, diese berühmte Zeitung, man trägt dieses Jahr wieder kürzer. Oh. Gut. Gott sei Dank. Frank tutaj w czasie, kiedy tłumaczyłam, już spreparował kolejną część garderoby. Mówi, że czytał w ogóle ostatnio, że teraz znowu jest moda na krótkie spodniczki. Na szczęście, bo w długich trochę ciepło latem. Ja. Und was Und ist? Nächstes Jahr steht in der Vogue, man trägt wieder länger. Und jetzt haben wir eine Lösung. Yeah, genau. I teraz co, jeżeli za rok będzie napisane w ogóle, że jednak znowu powinniśmy, możemy nosić dłuższe spódniczki. Nie ma problemu, jeżeli w tym sezonie skrócimy, możemy potem tę spódnicę znowu dosztukować. Schau, Justina, ich habe jetzt nichts anderes gemacht, wie einfach eine Falte gebügelt. Einfach vorgebügelt. Und ja, gebügelt. Und jetzt einfach umgebügelt, wir haben also einen Saum eingebügelt. Mhm. Frank tutaj obciął po prostu spódnicę, normalnie, do takiej długości, jaką potrzebował. I potem, że
żelazkiem tutaj zrobił taką zakładkę. Genau. Und dann nehmen wir das Teil auf links, drehen es einfach wieder auf die andere Seite, sodass wir es einpudern können. Also hier kommt jetzt wieder unser flüssiger Faden drauf. Obracamy takie, taką część garderoby na lewą stronę, po to, żebyśmy mogli tutaj w zakładkę wsypać nasz proszek, proszek do szycia. Schau.